dłuższej przerwie na moim kanale. I co? Zaczynamy sezon 2024. Mieliśmy dzisiaj pierwszą prezentację nowego bolidu. Haas zaprezentował VF24. I to faktycznie jest VF24, a nie... Oczywiście w formie renderów, ale nie jest to ani jakiś koncept FIA, ani po prostu samo malowanie, które też się zmieniło i moim zdaniem wygląda zdecydowanie lepiej niż w zeszłym sezonie, bo pomimo tego, że koncept malowania jest właściwie bardzo podobny do tego, co mieliśmy w zeszłym roku, to jednak jakoś wygląda i prezentuje się o wiele lepiej. A skąd wiem, że to jest VF24? Bo jest tutaj pokazanych kilka ciekawych detali. Do tego za chwilę przejdziemy. Ale zacznijmy sobie od skrzydeł, które znajdują się na tym nowym bolidzie Haasa. Jeśli sobie spojrzymy na przednie skrzydło oczywiście, to patrząc na końcówkę przedniego skrzydła, już w tym momencie powinniśmy wiedzieć, że to jest skrzydło z zeszłego sezonu. To jest taka standardowa praktyka, że zespoły raczej przednie skrzydło ze względu na to, że jest to bardzo, bardzo ważny i bardzo wymagający konstrukcyjnie elementy. Starają się ukrywać przednie skrzydło w czasie prezentacji, aż co najmniej do testów. Haas tutaj prezentuje oczywiście stare skrzydło. Mamy tak samo tą S-shape lotkę na końcówce. Mamy to charakterystyczne wycięcie na tej końcówce przedniego skrzydła, które jest widoczne jeszcze lepiej tutaj, po to, żeby to powietrze gdzieś tam sobie uciekało z tego obracającej się wielkiej przedniej opony. Sam kształt w ogóle tej końcówki też jest dokładnie taki, jak widzieliśmy w Abu Zabi, więc tutaj nie mamy nic nowego akurat. Jeśli chodzi o tylne skrzydło z kolei, to jeśli zwrócimy sobie uwagę na to wycięcie przy końcówce tylnego skrzydła, tutaj w tym obszarze lotki widać to ten charakterystyczny koncept z tą odsłoniętą krawędzią lotki DRS, właściwie tego górnego płata, bo to nie jest lotka sama w sobie DRS-u. Ale widać, że to jest nowe tylne skrzydło z tym nowym konceptem, bo w zeszłym sezonie Haas miał coś, co można byłoby nazwać taką hybrydą pomiędzy tym konceptem właśnie z tą odsłoniętą krawędzią górnego płata tylnego skrzydła, a tak takim standardowym podejściem do projektowania właśnie tego obszaru. I tutaj widać ten krok naprzód. Natomiast jeśli spojrzymy sobie na inne elementy tego bolidu, jak chociażby przednie zawieszenie, które może wygumkuję tutaj odrobinę rzeczy, żeby nam to wszystko się nie zaraz zamazało. Jeśli spojrzymy sobie na układ przedniego zawieszenia i ten layout właściwie przedniego zawieszenia, widać, że ten koncept, przynajmniej na tych renderach, jest spójny z tym, co mieliśmy w zeszłym sezonie, więc tutaj nie widać jakichś większych zmian, jeśli chodzi o zmianę położenia, czy zmianę tego, jak przednie, czy tylne zawieszenie wygląda w porównaniu do VF23. Bo z przodu mamy pushrod, czyli ten drążek, który jest przy ruchu koła na wyboju w górę. On jest po prostu pchany, wpychany wewnątrz do monokoku. I tam wewnątrz znajduje się cały oczywiście mechanizm przedniego zawieszenia. Natomiast z tyłu mamy pullroda, czyli drążek ciągniony. Jak koło na wyboju podskakuje do góry, no to on jest po prostu wyciągane jakby spod pokrywy bolidu. I w tym obszarze widać, że jednak te koncepty pozostaną bardzo podobne lub wręcz identyczne z tym, co widzieliśmy w zeszłym sezonie w Haasie. Przechodząc dalej do tej środkowej części bolidu, tam gdzie się dzieje można powiedzieć najwięcej na tych renderach, bo widzimy
Chociażby, już za chwilę, widzimy chociażby inne lusterka. Lusterka VF24 nie mają takiej dodatkowej owiewki, którą Haas miał w zeszłym sezonie, takie skrzydełko dodatkowe, które tutaj nad lusterkiem się znajdowało. Tego nie ma. Na tych renderach to lusterko wygląda na bardzo uproszczone. Możliwe, że to jest Photoshop po prostu, że ten element jest sfotoshopowany tutaj, ale widać też, że same wloty powietrza do sekcji bocznych są zdecydowanie przeprojektowane, bo one są zdecydowanie węższe. Ta wysokość wlotów powietrza jest zdecydowanie mniejsza i bardziej przypomina to, co prezentował chociażby Red Bull na RB19 w poprzednim sezonie, ale nie jest to wciąż tak ekstremalna wersja tego, co widzimy w Red Bullu. Głównie z tego względu, że Haas dzieli jednostkę napędową oczywiście z Ferrari, a Ferrari i Haas w zeszłym sezonie miały takie podejście, że nie miały bardzo dużo jakby chłodzenia w tej centralnej części bolidu w porównaniu chociażby z, nie wiem, z McLarenem, właśnie z Red Bullem, gdzie, czy z Alpine, gdzie tamte zespoły mają tutaj dodatkową chłodnicę, wymiennik ciepła, który jest ten właśnie w tej centralnej części grzbietu. Ani Haas, ani Ferrari z tego nie korzystają. Oni z kolei upychają zdecydowanie więcej tych chłodnic właśnie gdzieś tu w sekcjach bocznych. I dlatego też to jest możliwe, że dlatego też te wloty powietrza są po prostu odrobinę większe, jeśli chodzi o ten aspekt konstrukcji. Oczywiście same jakby, oczywiście sam kształt sekcji bocznych jest oczywiście inny. Widzimy przede wszystkim to, że to podcięcie tutaj jest zdecydowanie głębsze, zdecydowanie bardziej agresywne. Przypomina to, co widzieliśmy w Astonie, to, co widzieliśmy w Red Bullu, w McLarenie, w Alpine, zdaje się też. To jest podążanie tą ścieżką rozwoju w stylu Red Bulla. I to w taki... Można powiedzieć, że w zdecydowany sposób tutaj Haas jednak obiera tą ścieżkę, koncepcji aerodynamicznej w stylu Red Bulla, bo oczywiście te sidepody z tą zjeżdżalnią, która zakręca powietrze tak jakby w dół do całego tylnego cornera, no to jest to, co widzieliśmy w RB18 chociażby już. I poziom zaawansowania tych sidepodów, które widzimy tutaj w Haasie, no nie wyglądają one w żaden sposób na tak zaawansowane aerodynamicznie czy konstrukcyjnie, jak to, co widzimy w zdecydowanie lepszych zespołach na gridzie. Na jedną rzecz jeszcze zwróciłbym uwagę, już tylko wygumkuję. Jest to podłoga w Haasie, bo widać, że ta krawędź podłogi, pomimo tego, że ma tutaj jakieś jedno skrzydełko, to wygląda na dość uproszczoną. Oczywiście jest ta, jest ten otwór tutaj w bocznej ścianie dyfuzora, ale sama krawędź wygląda na dość ciągłą, bez żadnych dodatkowych wingletów, czy skrzydełek, czy innych jakichś tam kickline'ów i tego typu narzędzi aerodynamicznych. Ale to, na co powinniśmy zwrócić uwagę w tym momencie, to jest to wybrzuszenie. To jest to wybrzuszenie, które widzieliśmy chociażby w McLarenie. Widzieliśmy w też Red Bullu, bo to jest miejsce, gdzie znajduje się tak zwana ta boczna struktura zderzeniowa. Bo w zeszłym sezonie ona znajdowała się gdzieś tutaj, zdecydowanie wyżej. I jak stwierdził Eiko Komatsu w wywiadzie po prezentacji bolidu, był to jeden z powodów, dla którego w zeszłym sezonie ten pakiet w Austin nie działał tak, jakby oni sobie tego życzyli. Bo
Przede wszystkim byli właśnie ograniczeni tym położeniem chłodnic, położeniem struktury zderzeniowej. Więc ten pakiet w Austin, na który zresztą poświęcili aż 2 miesiące rozwoju, i więc ten rozwój bolidu na sezon 2024 właściwie stał w miejscu i można powiedzieć, że oni stracili te 2 miesiące na przygotowanie tego pakietu, który zaprezentowali w Austin. Nie spodziewają się, że w Bahrajnie będą mocno konkurencyjni, raczej będą plasowali się gdzieś z tyłu stawki i no, a Jakomatsu mówi, że nawet może będą ostatni. I to nie wróży dobrze dla Hasa na początku tego sezonu, ale z kolei mówił też, że znajdują bardzo duże poprawy osiągów obecnie w CFD i w tunelu aerodynamicznym, więc pierwszy duży poprawek Hasa w tym sezonie pokaże nam, w jakiej formie oni będą przez resztę tego roku i prawdopodobnie z jakiej stopy wystartują w sezonie 2025. Bo pamiętajmy, że w przyszłym sezonie od 1 stycznia 2025 roku zespoły mogą już oficjalnie z pełną parą rozwijać bolidy na sezon 2026, kiedy czeka nas kolejna ogromna rewolucja techniczna. A, dobra, jeszcze jedna rzecz, o której właściwie prawie zapomniałem. Jest to obszar no, wokół kokpitu, wokół wlotu powietrza do silnika, który też się zmienił w VF24 w porównaniu z tym zeszłorocznym, bo w zeszłym roku Haas wykorzystywał tylko ten trójkąt, który tutaj się znajduje. I to był ten wlot powietrza do silnika. Natomiast teraz mamy tą strukturę naokoło, też okrągłą, która tak jakby zwiększa pole powierzchni tego wlotu, ale też prawdopodobnie zwiększa wytrzymałość tego obszaru. Dodatkowo oczywiście mamy podobne winglety, jak mieliśmy w zeszłym sezonie. Te wszystkie tutaj płytki i winglety, te rogi charakterystyczne. To jest wszystko to, co już widzieliśmy w zeszłym sezonie. Nie jestem pewien, czy to jest kompletnie identyczna geometria jak VF23. Możliwe, że tak, a możliwe, że to jest po prostu kolejna iteracja rozwojowa tych elementów, bo konceptualnie ten rejon za bardzo się nie zmienił. Przynajmniej na tych renderach. Zobaczymy, jak będzie na testach. Jakie podsumowanie dzisiejszej prezentacji Hasa? Na plus jest oczywiście malowanie. Fajniej wygląda niż zeszłoroczne. Na plus jest to, że pokazali faktycznie prawdziwy bolid, a nie same rendery czy samo malowanie na czymś, co właściwie nie będzie spójne z tym, czym będą jeździć w tym sezonie. Wiadomo, że są to tylko rendery bolidu i jeszcze może się coś zmienić w stosunku do tego, co zobaczymy na testach lub nawet do tego, co wyjedzie na pola startowe do pierwszego wyścigu. Raczej nie będą to duże poprawki, ale oczywiście jakieś mniejsze rzeczy będą się pojawiać na tych bolidach i to jest całkowicie normalna praktyka, żeby ten bolid w czasie testów, aż do pierwszego wyścigu dopracować do takiego stanu, żeby on był w jak najlepszej formie po prostu. Ale nie spodziewam się niestety, że Haas będzie mocno konkurencyjny na początku tego sezonu. To by było tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, bo w tym sezonie zdecydowanie sobie obiecałem, że będę wrzucał o wiele więcej materiałów. Może nieregularnie, ale będę starał się robić. Więc do zobaczenia już, mam nadzieję, że w poniedziałek.